Witam was tutaj, cześć, cześć, witam was. Zapraszam was na kolejny odcinek z Fiskalines Industries. I mam dobrą wiadomość. Padła mi w końcu bateria w myszce, więc mam już nową. Znaczy, póki co na razie jeszcze nie mam jako tako. Muszę sobie włączyć Enelopa, naładować i będę mieć swoją baterię. Ale w rzeczy ważnych i ważniejszych, dzisiaj, nie wiem dokładnie o której godzinie, pojawi się premiera z, mówiłem to już wczoraj, z Avizo Nasz Poza Prawem. Mam nadzieję, że dzisiaj wyrobię się do tego czasu, że dzisiaj to będzie. No i ten odcinek dzisiaj nie będzie samotny. Jutro będzie odcinek z Industries i nasz ukochany, oczywiście, jak on to się nazywa tam, scenariusz pociągowy, bo w nim się tam fajnie rozwijamy. Dobrze. Dziękuję tam za komentarze, w miarę tam się coś się podziało. I mamy naszą nazwę dla Farming Avizonosza, proszę bardzo. Chciałem napisać jeszcze Farming Simulator, ale już bez przesady. Dobrze, no i tak. Widzę, że tutaj to się trzepie bardzo dużym zainteresowaniem. Ogólnie zrobiłem parę zmian drobnych. Po pierwsze, trzeba wyburzyć tą drogę tutaj. Tu. Bo to jest po prostu tragiczne, oni z tego strasznie chcą korzystać. I tutaj musimy jakoś trochę to poprzestawiać. Tylko tu jest wszystko na styk poukładane, się tak zastanawiam. Bo tu tą drogę byłoby dobrze powiększyć, poszerzyć. Dobra, tak, to możemy na razie przenieść, na przykład gdzieś tutaj, tak? Na chwilę, ok? To możemy też przenieść. I stąd możemy dać naszą ulubioną drogę. Czekaj. Ja tu zaraz coś wykombinuję, po pierwsze to, po drugie, wyłącz wszystko. A po co mi tu teraz? Dobra. Ok. I co bym wolał, jakby to normalnie wchodziło w siebie. I tu najbardziej mi się spodobało, jakby to wyszło prosto. Kontowe daj. Dobra. Tutaj dalej macie już te swoje tam x pasów. Ale tutaj to coś takiego. Dobra. I teraz, czy uda mi się to przenieść tutaj z powrotem? Znaczy wątpię. No tak, tak jak niestety myślałem, raczej wątpię. Ale mamy jeszcze inne patenty na to. Chwila, stop. Wybórz to. Daj mi tą drogę. Ja tu, wiecie, ja już znam tyle tytików na wersji bezmodowej, po tym jak wydam teraz Cities Skylines na PS4, to ja tu po prostu jestem mistrz, tak. Dobrze, stąd. Tu dotąd. I stąd tu będzie zakręcik, dobra, świetnie. I zanim włączymy ruch, to światło wyłącz. Wyłącz. I tutaj prądu się odłączył. To byłoby dobrze, jakbyś był. O, dobra, świetnie. I coś takiego może im tu trochę polepszyć sytuację, jak dla mnie. Natomiast tutaj zrzędzą, że sprawę z policją. Postawmy im tu jakiś ten komisariat. Macie tutaj, bo akurat nie chcę, żeby tutaj jakieś były problemy, więc proszę bardzo. Dobrze, czy my wbiliśmy jakiś kolejny poziom tutaj w naszym farmingu? 3 gwiazdki ma, no to chyba coś wbiliśmy. Nie, farming. Tak, mamy... to jest średnie pole uprawne. Okej, dobra, to dajmy sobie trochę tych pól uprawnych tutaj. Szkółek jakby coś tutaj tak zbytnio nie lubię. Bo szkółki są dobre, ale gdzieś bardziej na obrzeżach mogę je postawić sobie. Dobrze, przyspieszmy trochę czas. Znowu ludzie się chcą budować. Dobra, tu jest ładny krater na kolejnych frajerów, ludzi. I jeśli coś trzeba byłoby tu zrobić, to tą drogę. Tą drogę trzeba tu koniecznie naprawić, bo ona mi... To boli mnie, jak na nią się gapię. Nie, dobra, chwila. Ją, włączamy. Daj mi na taką odległość. O, dobra, no i stąd już będzie dobrze. Ciach. I tu jedyne, jak trzeba zrobić ekstra, to jest ten zakręcik. Ale poza tym to nie powinno być jakichś wielkich problemów. Wyłącz. Tutaj się zrobiły światła, teraz znowu. I tutaj, czekaj, daj mi to. Ludzie się budować. Jak byliście, taki będziecie. Dobra, no i to powinno nam tu trochę... Będzie ładniej to wyglądać. Dobrze. Co jest tutaj z tą policją? Halo, ja się pytam. Rzeczywiście jest jakaś tragedia.
Też jest znajomym, że tutaj trochę niepoczymentowaliśmy tak wielkie, ale dobra. Kolejną rzeczą ogólnie, ja to trochę po odcinku posiedziałem przy mieście i tego wy tutaj nie widzicie, proszę bardzo. Puściłem im tu autostradę w dołem, co nie, żeby oni mogli tutaj szybko zjeżdżać. Widzę, że oni z tego bardzo lubią korzystać. To świetnie. I tu póki co jest jeden wyjazd, ale tu gdzieś trzeba zrobić jeszcze wyjazd w ogóle z tej miasta. I tak samo zrobiłem tutaj zjazd z autostrady, żeby oni tu sobie dojeżdżali, ale jak teraz tak sobie myślę, to tutaj możemy zrobić. Poczekajcie. Bo tutaj naszym farmingiem się teraz zajmiemy oczywiście, ale to musi trochę też dobrze działać, co nie? Dobra, dajmy sobie dotąd. I tu w dół. Dobra. Tu jest dobrze? Tak, tu są bambaje. Bambajami może dzisiaj też coś się zajmiemy. Natomiast stąd, tutaj, ja bardzo jakoś chętnie, nie wiem jeszcze gdzie, ale tu trzeba zrobić zjazd. Okej, tu jest trochę miejsca. Można by było niby tu coś walnąć. Czekaj, czy dałoby się powiększyć tą drogę tu? Kurde. A to by tu się przydało. Czekaj. Takie, zastanówmy się, czy gdybyśmy zrobili tu coś takiego, o, i tu zjazd w dół, jakimś cudem, nie wiem jak. Jej, chwila, wybórzmy to i teraz spróbujmy. Dobra, tutaj by to nam zeszło, ładnie, okej, dobra, to rozumiem, tutaj się uda. Natomiast teraz trzeba by to na górze postawić, jak było to wcześniej. I tutaj bez jakichś fikumiku, czekaj, G. To chyba się nie uda. Pierwsze. Czemu? Dobra, udało się. Lekkie podniesionko do góry, to lekkie mogę zrozumieć. Dobrze, i tutaj jest dobrze, teraz tylko tutaj trzeba jeszcze zrobić wjazd. Dobra, zjazd to tu i tu. O, proszę bardzo. W sensie wjazd. Dobra, i abyście mi tu nie zrządzili, że będziecie mieli głośno, też bardzo wyciszam wam to. Dobrze, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Jak mamy już coś takiego, to tutaj jest ta nasza autostrada, co nie się ciągnie. Kurde, to trochę kosztuje. Ale to trzeba tu podłączyć. Dobra. Kredyt. O, to jest na. Z małym po podatkach. To chwila, to trzeba to podnieść. Zyski z tego, jak są bardziej bezmienne, a nawet spadają. Kurczę, kiepsko. Podnieśliśmy budżet, czy zyski? Chyba jesteśmy kiepsko na zyskach. Dobra, dajmy sobie 20 tysięcy. Wiem, że ja się tutaj zadłużam ładnie, ale no, sorry. Dobra. I tak jest kiepsko z pieniędzmi. 34 tysiące? Pogięło cię? To jest kupa włosy. To można byłoby na pewno w lepszych jakichś pomysłach wykorzystać, ale dobra. 17. Dobra, poczekajmy sobie chwilę. Mamy 1000. Musimy mieć 17. 5. Dobra, 5000. Szybko, dawaj, 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 dawaj. Idziemy, idziemy. Zarabiamy 9000 już, tak? 10. 6. Jeszcze to nawet nie jest. Jeszcze ponad 10 tysięcy potrzebujemy. 6,5. Okej, nasze zyski spadły. Właśnie, czekaj. Dobra, jak tu będziemy sobie czekać chwilę, to ja mogę sobie zerknąć, jak tutaj się miewa. Plastik! A właśnie, w ogóle mamy problem z tutaj produkcją ropy. Musimy trochę powiększyć tutaj. Czekaj, pokaż to. Dawaj to. O, dokładnie. Tu trzeba postawić coś. I tutaj wodne. Trzeba to zwinąć trochę wodny system. Bo tutaj mamy tego dużo, a nie wykorzystujemy tego potencjału. Kurde, co jest z naszymi podatkami? Halo, halo, halo. Dobra, trzeba przemysł zbudować w takim wypadku. My ten tunel dzisiaj jeszcze zbudujemy, tak, żeby nie było. Tu są zwykłe drogi, okej, świetnie. To robi to, że jest to tańsze. Świetnie. Tutaj, tak, tu są te zjazdy, a tym zjazdem nie będę teraz myśleć. I tutaj jest ta zajezdnia. No to ta zajezdnia jest tutaj bardzo fajnie postawiona. Tak poza tym. Tak fajnie.
Dobra, i tutaj, i tu się budujcie. Dowoli, ciach, ciach, ciach. Wiem, tu na razie nie ma podłączenia, ale to trudno. Tutaj w ogóle mamy problem, ten. System, problem z tymi śmieciami się udało. Jest, farminga widzę nasza, osiąga poziom 4. Fabryka ubrań, warsztat naprawczy dla farmy, duża stodoła, rzeźnia. No to już pełną klasą. Dobrze, czekaj, dajmy sobie tu tą drogę, zanim wy mi tu się zabudujecie. To musi być. Dobrze, światła. Wypad, wypad. Czy gdzieś jeszcze są światła tutaj? Nie no, raczej nie. Ogólnie nasza w ogóle tak, nie pokazywałem wam też przez jakiś czas, jak na nasze metro się sprawuje. No to metro to po prostu jest... Ogólnie bardzo dużo ludzi korzysta z bambajów, co nie? Ale metro... O nie, spadło. Wcześniej było 1000, ponad 1000 ludzi korzystało z metra. Ciekawe czemu. Dobra, no to... To nie mam czego wam tutaj pokazać. Mamy force. Świetnie. No, dawaj te tunele. Tunele metra. Dobrze, i stąd, i tutaj sobie pociągniemy, czekaj, no mniej więcej tak. Bum, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będziecie z tego dobrze korzystać, tylko tu jest w innym kierunku jeszcze. Buja. Dobra. Teraz powinniście z tego korzystać. Coś w ogóle z mieszkańcami się znowu dzieje? Nie, jest dobrze. Czy korzystają z tego naszego tunelu? O, dobra, jest pierwszy klient. Trzeba tu jeszcze zrobić, będzie zjazd na to, ale dobra. Mamy pierwszego klienta. Tak, właśnie, bo tu im musimy... Co jest z wodą? Kurde, wody zapomniałem. Zapomniałem o was tutaj. Kompletnie zająłem się teraz tutaj tym tunelem i zapomniałem, że tu sklepie teraz się budowałem. Dobra, macie to. I jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba zbudować. Czekaj. Ta, tutaj się to powinno dobrze pójść. Okej. Ja tu nie bez powodu robię to tak blisko, bo tutaj to nie będzie nic się budować przy tej drodze. I stąd jakby mi się udało to jakoś podłączyć sensownie, ale nie, nie chcę. Dobra, niech już będzie. Proszę bardzo. Macie tu taki ładny wjazd. W miarę ładny. Bo tu chcę, żebyście z tego korzystali, a nie jeździli mi tutaj na poprzek i tak dalej. No, pokaż. Jedziecie. Tak, bo tu zobaczcie, się zaczyna mi też korkować. Okej, właśnie, pokaż mi ten tunel. No dobra, coś tam jedzie z nim. To jest dobra wiadomość. Jeżeli zaczynacie z niego korzystać, to jest akurat bardzo dobrze. No, a wjazd tutaj ogólnie? No ogólnie to jest tutaj tłumnie, tak. Jeszcze się pytasz? Ogólnie tą autostradę całą bym chętnie pocisnął pod spodem tutaj tego farmingu, ale... Nie chcesz też robić tutaj wszystkiego pod spodem, co nie? Więc tak. Na pewno tutaj będziecie mieli wjazd, co nie? Dojazd. I ja się później zastanawiam, jak tutaj... Możemy w sumie zrobić nawet tutaj zjazd dół. No, dobra. To samo w drugą stronę, ponieważ tutaj jakiś już jest budynek, co nie? To my to sobie pociśniemy pod spodem. Dobra, dawaj stąd. Tutaj. I... Okej, okay, tu trochę skręcę. Dawaj, niech już ci będzie. I tu w dół. To naprawdę śmiesznie wygląda, ale uwierzcie mi, że tak trzeba. Dobra. Tu jest dobrze i tutaj dam wam zjazd. Co nie? Pod ziemią to wszystko się dzieje. Tu będziecie mieli zjazd. Ale ten zjazd będzie po zjeździe tutaj. W sensie po zjeździe tym tutejszym. O. Tutaj. I tu, proszę bardzo. Mam nadzieję, że z tego będziecie dobrze korzystać. Kurde. Jak ja nie lubię tego bugu, że gdzieś się budują tunele na powierzchni. To jest tak strasznie irytujący bug. Dobrze. No. He, he, he. Nie, to coś trzeba nie chcę zrobić. To nie, to tak nie będzie tego. Ja już tu widzę te korki. Tak, tu trzeba coś inteligentniejszego wymyśleć. Jakieś lądo nawet? Nie, lądo to też nie. Dobrze. Zerknijmy sobie, czy ktoś z tego korzysta. Okej, dobra, korzystacie. Jedziecie tam nawet.
Akurat tego nie sądziłem, że wpadnie się na taki głupi pomysł, ale dobra, niech będzie. Tutaj też zrobimy sobie zjazd, bo tutaj też się zaczyna tam trochę korkować. Ja to trochę posiedziałem, jak już mówiłem przed chwilą, żeby to trochę pozmieniać, ale dobra. Kurde, nie przybliżaj mi tego. Dobrze, czekaj, farming nasz. Dajmy sobie tutaj jeszcze spad tych nasz pól uprawnych. O, dobra. Tak, abyśmy sobie tego dużo produkowali. Dobra, plony, 22 tony. Mąka. Czekaj, mąkę produkuje ty, a ty produkty zwierzęce. To kolejną mąkę trzeba by się przydało postawić. Tak. Kolejna mąka. No ładnie, pokaż mi, ile kosztuje mąka. To jest mąka? Tak, to jest mąka. 15 tysięcy, dobra, już niech to trudno, nie będzie. Już ci niech będzie. Dobra, teraz tak. Odskocznia drobna od tego przemysłu naszego wspaniałego. Dajmy sobie tutaj naszą. Jak też tu zostawiłem. Tak, tu się przyda jedna większa droga. Tu w ogóle nie mają żadnej komunikacji. Trzeba będzie coś o tym. Coś trzeba nie z tym zrobić, ale niekoniecznie teraz. Czyli jak pójdziemy sobie stąd, to będzie źle, dobra. Okej. Okay. To będzie na czuje, będzie dobra. Jedną kratkę mniej. Jest to. Może tak. Idealnie. Idealnie nam to wyszło. Dobra. Tu bambaje będą jeździć, jakby coś. Niekoniecznie tym się teraz zajmę. Może zrobię wam timelapse'a z tego, jak to tutaj budowałem. I tu zrobimy na taki sam kształt, jak jest tutaj po drugiej stronie. W sensie obok. Bo to według mnie się będzie dobrze sprawdzać. Ciach, ciach, ciach. Wiesz co? Nie w ten sposób. To ma być wszystko równo, prosto. I tu się na pewno dużo teraz świateł podobi, ale dobra, już nie będzie. Tym się za chwilę zajmę. Ta muzyka. Okej, czy ja tutaj coś źle zrobiłem? Nie, tu dobrze. Tu, teraz tu. I tu będzie nasz duży park. A właściwie to dwa, jeżeli by weszło. Park z drzewkami. A! Prawie identycznie są te zielnice. Prawie. Tu jest o jedną kratkę szersze. Dobra. I tutaj sobie dajmy, abyście się mogli budować. Dziękuję bardzo za pozwolenie. I tutaj dojście. I tu dojście. Świetnie. Dobra, jak jest tu z edukacją? Inaczej. Czemu edukacja tutaj... Już nie mówiąc o uniwersytecie. Dobra, jedną tu podstawówkę trzeba postawić. No niestety. Tak coś sądzę. Z fanego mi to trochę nachodzi tu na farming. Kurde. Dobra. Tu będzie już farming, ok? Pokaż mi to. A to będzie bardzo ładnie wygląda. Dobra, już zostawmy to sobie, jak to wygląda teraz tutaj. Trudno. Trochę tutaj stracimy naszego pola uprawnego, ale niech będzie. Dobrze, edukacja. Macie tutaj w środku wam postawię podstawówkę. Policję, tak, tu będzie policja, straż pożarna, też trzeba dużo. Klinika jest jedna w centrum. Krematorium, tak, pamiętam, tam jest postawione. To jest to krematorium, to my postawmy sobie tutaj bardziej w centrum tego miasta. O, tutaj. To wam się bardziej powinno tutaj przydać. Dobrze, i tak, tu jest, te dzielnice są bardzo zaniedbane, już nie mówię o komunikacji. Tutaj dużo innych rzeczy jest jeszcze do... które wiele wymagają. Dobrze, no i tak. Tu dajmy sobie, żebyście się wszędzie budowali. Poza miejscem, gdzie damy tu trochę miejsca na sklepiki. Tak, tak nietypowo. Chcę, aby się tutaj trochę pobudowało innych też rzeczy. O, proszę bardzo, tutaj. A tu będą małe sklepy, tak. Małe nie powodują aż takiego hałasu, żeby oni tu się chcieli uciekać. Dobrze, woda jest, tego pamiętam, dobrze, wspaniale. Przemysł chcecie budować, dałem przed chwilą do przemysłu. Wody nie macie. Możecie nie mieć wody.
Dobra, macie to chciała. Proszę bardzo. Tutaj zwykły przemysł się pobudował. Ropa. Tak. Potrzebujemy więcej ropy. Platforma wytnicza. 35 tysięcy. Kurde. Dużo. Już nie mówiąc o tym, że trzeba tu wcisnąć, a tu jest za mało miejsca. Czekaj. Tu mi wskoczyło przed chwilą. Wymagane na wodzie. Idź, ty pan. O! Dawaj. Dawaj to. Na tej wyspie jeszcze nas nie było. Czekaj, tutaj, bo tu nie ma ropy. A nie, jest. Ej, tu trzeba postawić jakiś szyb. Dobrze, tak, widzę, że tu nie masz podłączenia. Już ci tu daję drogę. Bo tu będzie i droga, i coś jeszcze. Dobra. Czekaj, czy mi tu by się udało w linii prostej? Nie, szkoda. Dobra, tę wyspę trzeba byłoby trochę powiększyć. Bo ona jest fajna, ale no niestety... Czekaj, przyspiesz mi to trochę. Tu trzeba powiększyć trochę. Tu i tu. Dobra. Daj tutaj jeszcze kawałek. Świetnie. Tu sobie damy tą drogę. Dobra, i ponieważ tu wystaje jeden kawałek, teraz się podłączysz. Świetnie. Prąd. Tak, wiem, tutaj będziecie mieli problem z prądem. Na szczęście tutaj jest takie coś. I tu się podłączycie. I tu stąd podłączycie się tu. Okej, daj to stąd. O, dobra, macie. I tutaj trzeba postawić kolejną platformę wytniczą. Małą. No, jak dla mnie to jest małe. I czy baraki dla pracowników, czy by tu się zmieściły? Brak funduszy, okej, czyli by się zmieściły, 15 tysięcy, dobra, poczekamy. Wodę, ty łapiesz jakimś cudem wodę, ale ty już nie. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to będzie ładnie funkcjonować. Znaczy, to idealnie mi tutaj to weszło, to jest po prostu... Cud! Powiem tak, to jest cud, że to weszło. I widzę, że tu się zrobił wielki problem. Te wszystkie już... Czekaj. Tak? Czekaj, sprawdźmy. Tak, brak zasobów naturalnych. Kurde. Jak mi wszystkie teraz tutaj splajtują... No, wy nie macie prądu. Dobra, to prąd mogę podciągnąć, ale... Ci wszyscy frajerzy mi tutaj zaczęli nagle uciekać. A ty... ale głupie. On ma, a ty nie masz. Dobra, ty tutaj. Tu druta sobie usuniemy, świetnie. Aha, ty już nie działasz, świetnie, jeszcze lepiej. Dobra, to drut podłącz. Gdzie jeszcze jest problem? Tutaj jest problem, okej. Wyrzuć. I tu wyrzuć. Kurczę. Strasznie dużo tego teraz wyburzyliśmy. To nie jest dobra wiadomość, to jest tragedia, mogę powiedzieć. Znaczy, ty nie masz prądu teraz. A skąd ty prąd dostawałeś? A, stąd. Okej. Dobra, tu możemy usunąć druta. Ale tu jest tak, tutaj nie ma już ropy, dobra. Ty nie masz prądu. Czekaj, skąd ty dostawałeś prąd? Mapa. Aha. Jakoś tu dochodził do siebie, ale tu właśnie wyłożyliśmy parę budynków, więc dobra. Niech ci będzie. Doradca, idź pan. Tu jest trochę ropy, dobra. Tu trochę nachodzi, ale teraz musimy iść głównie w te takie. Dobra. Tu sobie postawimy jeszcze jedną. A właściwie to pewnie raczej ją przesuniemy jakąś. Okej. A nie, stać mnie. Dobra, dzwonimy. Czas. Proszę bardzo. V1 i baraki. Baraki dla pracowników tutaj chciałem na tej wyspie. A to będzie komiczne. Hehe. Zobaczcie, ile się to zmieściło na tej wyspie. A postawiliśmy tylko tutaj morską platformę wytniczą. Nie wiem, że się wszystko zaczęło dziać. I te mosty bardzo lubię, więc z nich tu korzystam jak mogę. Dobra. Okej, czy ta wyspa jest tutaj teraz bez sensu zlokalizowana? Tak.
Można byłoby tu postawić coś takiego. Tak, to byłby dobry pomysł. Wybórz tą drogę. Tu jest trochę miejsca i to byłby pomysł. Czekaj, daj ten budynek. Idealnie, proszę bardzo. Druta sobie trochę rozwaliliśmy. Ale sądzę, że to nie jest jakiś strasznie duży problem. Dobrze. Zobaczcie, jaki piękny, zrównoważony. Dobra, tu będziecie dojeżdżać teraz. Ty potrzebujesz wody. A po co ci woda? To jest ropa. Tak, czarne fusy. Dobra, to się ładnie tu nam zapełnia. 25 minut odcinka, ok, czyli kiepsko z czasem. Nie, nic nowego. Mamy trochę pieniędzy, więc skorzystamy z nich i tu zbudujemy sobie most. Ogólnie, tutaj wam przy okazji pokażę ten most, te nowe mosty też są fajne. Czekaj, zróbmy to sobie tak. Tak i tak, proszę bardzo. Zobaczcie, czy on nie wygląda fajnie? Zaje fajnie. To po środku, oh yeah. To jest to. Dobrze. Wróć tu. Tutaj się rozwijali ludzie ogólnie wcześniej, ale niestety tutaj teraz nie przemysł. Niestety, no. Tutaj, wybierz to. I stąd. Tu. Dobra. I tutaj jakby się udało, to bym sobie to wyrównał. Czekaj, daj mi to większy. Okej. Dobrze, tak może być. I tutaj się budować. Cium, cium. Proszę bardzo. Woda. Wody wy tu prawie macie. Okej. Dobra, to powinno być już zaspokoić wasze problemy. Zajezdnia tutaj to jest to. Ogólnie mamy tu bardzo dużo bambajów, tak poza tym jeszcze jeżdżących, ale to nie powinien być jakiś straszny duży problem. Trochę się dają korki, ale to mniejsza z tym. Dobra, tu widzę, jest trochę płynniejszy ruch. Nasz farming. Dobra, właśnie, mieliśmy postawić jej fabrykę. Chwila. Daj mi to. Piekarnia, nie ma mowy. Dzisiaj stawiamy piekarnię. Piekarnia będzie dobrym miejscem gdzieś tutaj. Tak. Tu by fajnie weszło, ale nie zmieści się. Dobra, to nie. Czekaj. Złoża. No, tutaj z złożami nie ma problemu, widzę. Gdzie by ją tu postawić? Tu będzie węzeł, to nie chcę tutaj stawiać obok tego węzła. Ale sądzę, że gdzieś tutaj. Jeżeli byśmy. Czekaj. Ciebie przenieśli. To powinno być dobrze. Dawaj. Tu. Proszę bardzo. Oto nasza pierwsza piekarnia. Boom. I właśnie. Tu był problem ostatnio. Miasto stołeczne. Nowy kawałek ziemi. Zaraz kupujemy. I statki. To też jest dobra wiadomość. Tu był problem. Z policją to jest wszędzie problem. Nafty. Plastiku, nic nowego. Ty masz trochę plastiku. Papier. Tu było problem, bo przyspieszyliśmy produkcję. Ale jest i tak dobrze. Więc w skrócie lasy trzeba powoli rozwijać. Dobrze, natomiast zanim lasy, to. Tutaj jest. I to ja rozumiem. To jest to. Patrzcie ile tu mamy teraz miejsca. Nasza farma. Oh yeah. I tutaj zrobimy sobie zjazd, ale niekoniecznie. Nie, dzisiaj tego już nie zrobimy. Zrezygnowałem na zegarek, ale zobaczyłem godzinę i stwierdziłem nie. Więc tutaj się nie wyrobimy. Daliśmy przy okazji trochę forsy. Mamy rzeźnię. Ale z tego co mi się wydaje, rzeźnia właśnie jest dosyć duża. Dobra, to tak. Póki co, dajmy sobie jeszcze z jeden młyn. Tutaj. Ja dzisiaj trochę po odcinku tutaj tym się zajmę, więc mam jakiś. Coś wymyślę. Natomiast tutaj. Czekaj, nie, bo tu od tej drogi mieliśmy nie budować. I ciach. Dobra, tu wszędzie tak. Tutaj wszędzie możecie się budować. W sumie tak, teraz patrzę. Czy tu by się to zmieściło?
zmieściłoby się świetnie. Dobra, natomiast tak, tutaj ciach, ciach, ciach. I tu musimy coś wymyślić, bo ja tutaj sobie nie wyobrażam, że będę tracić forsę przez tą drogę. Więc tu na razie sobie to wyburzymy. O, proszę bardzo. I tu sobie zrobimy coś takiego. Warsztat. Warsztat jest mały, więc sobie tu postawimy. Akurat tu jest idealne miejsce. I właśnie, czy my nigdzie nie postawiliśmy jeszcze naszych baraków? Chyba nie. Tu za chwilę to wyleci, więc nie chcę tutaj tego stawiać. Ale dobra, niech już to będzie chwilowo. Dobrze, natomiast tak. Tutaj, stąd. To trzeba przedłużyć tą drogę. Po pierwsze. I po drugie... O, Boże. G. Wyłącz to. Nie. Daj. Najpierw o jeden. I później o drugi. Wygląda to koszmarnie i tego nie zostawimy. Ciach. Cały czas jest koszmarnie. Czy też ty chcesz to zawsze tutaj tak skręcać? Ciach, ciach. No to nie jest to, czego bym tu chciał. Kurczę. Czekaj, jakbyśmy wyburzyli to. O. Dobra, jest już lepiej. Ja byś mi tutaj się tak nie tworzył w taki dziwny sposób, okej? No właśnie, bo ty chcesz to koniecznie w ten sposób. Jeżeli byśmy tu sobie zrobili coś takiego. Czekaj, czy tu po prostu nic teraz nie może powstać? To wszystko musi... Okej, dobra. To w miarę jeszcze pojmę. Tak, bo tu jest to do zawracania. A czekaj, tu jest ten pas do zawracania, który jest tu mi kompletnie niepotrzebny, tak? Chyba. Czekaj, sprawdźmy. Dobra, zróbmy wam go, jakbyście tu mieli rzeczywiście dziwne pomysły. Swoje. Czyli tu. Dobra, macie. Jakoś się dogadaliśmy. I wy budynki, kurde. Macie być na tą stronę, nie na tamtą, bo tam jest wyjazd z dzielnicy. Z dzielni. Dobrze, i ponieważ tutaj może być zaraz problem, że nie będzie miejsca do składowania. Pokaż mi moje... Mamy mała stodoła, jest duża stodoła. Dajmy sobie dużą stodołę. Teraz myślę, że tu by się zmieściła ta stodoła. Ale dobra, już nie... Tu się zmieści idealnie. Tak, bo tu jest trochę jeszcze miejsca. Nie zagospodarowanego jako tak szczególnie. Nie, no, bez przesady. Rozumiem naprawdę różne pomysły, ale bez przesady. Idealnie. Jest trochę poza dzielnią, więc my sobie trochę ją powiększymy tutaj. Wiem, to nie musi być w dzielnicy, ale ja po prostu lubię. Dla mojego czystego, że lubię. I tu mamy wszystkie już budynki z tego, co widzę. Tak, bo jest rzeźnia. Jedyne co, to mam jeszcze większe pole uprawne. Ty się tu nie zmieścisz na bank. Oboda, tym bardziej. Czekaj, oboda to jest... Tak, mięso. I to też jest mięso. Pastwisko daje mięso. Rzeźnia jest największa. To nie, rzeźnia nie. Pastwiska są fajne w wyglądzie. Tak. To jest warsztat naprawczy. Dobra, to nie. Dobra, dajmy sobie tutaj to. I to chciałem postawić jeszcze jedno, ale to kosztuje 18 tysięcy, co? Trochę to forsy kosztuje. Dobra, dajmy sobie tu jeszcze ten jeden. Przyspieszmy czas. 34 minuta odcinka, nie, dobra. Szybko. Dawaj. Bo tak wystarczająco ilość pieniędzy. Mnie to nie interesuje. Ponad zarabiam. Tak. No, nasze farmy dzisiaj trochę się rozwinęły. Do kolejnego poziomu wystarczy trochę więcej wydobyć, bo pracowników jest wystarczająco dużo. Nic nie importujemy, mamy same zyski. To też jest dobra wiadomość. Dużo z produktów, mało z mąki. No bo produktów tutaj dużo jest. Chociaż pola uprawne tu by się przydało jeszcze poustawiać kolejne. Dobra, jest 18 tysięcy, świetnie. I zobaczcie jak to się włączyło tutaj, po prostu multum ludzi. To trzeba będzie jeszcze przenieść.
Tak, bo tutaj mi zaraz to wszystko zakotkuje i tego też bym tutaj nie chciał robić, tak. Tak, w ten sposób chcę zakotkować miasta. Pole uprawne, ma pastwisko. No, dajmy sobie jeszcze pastwisko. Raz, dwa. I tu by wyszło? Nie, nie wejdzie. Kurde. Czekaj, przenieśmy ciebie o jedno tu, pyk, dobra. I ciebie tutaj, pyk. Co jest z prądem? Prąd hit macie. Dobrze, wspaniale. Dobra, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Tutaj sobie to. Tak, bo tu chcę, żeby było więcej zwierzaczków i więcej produktów z tego było, co nie? No to jest w wielkim użytku. Ta droga w końcu jakoś tam w miarę wygląda. Bambaje wam zrobię chyba na tym. Nie, bambaje zrobię na kolejnym odcinku, jakoś się nim zajmiemy. Tu to miasto też trzeba skomunikować. Pamiętam, mówiłem w poprzednim odcinku, że się zajmiemy komunikacją. W kolejnym odcinku. Jutro będzie całkowicie tu komunikacja, tu komunikacja. Tu węzeł zrobię już wcześniej. Teraz za chwilę. Bo to na tym chwilę mi zajdzie. No i mamy naszą ropę, tak. Pokaż. Tu jest 26, tu jest 10, tak. Ile jest import? Mamy niestety import naszej ropy. Ale no cóż, co ja wam tu powiem po prostu. No, nie dało się tutaj inaczej tego załatwić, ponieważ tutaj takie te wielkie to trochę kosztują. Co nie znaczy, że w kolejnym odcinku sobie ich tam w międzyczasie gdzieś nie poustawiamy, bo jak mówiłem wcześniej, pokaż. Tu jest dużo ropy. Tu jest dużo ropy, tu jest też trochę ropy. Tutaj. Tu postawiliśmy ten dzisiaj, to jest bardzo akurat dobre. No, więc tutaj, tu jeszcze na pewno będziemy przy tym siedzieć. Ty jeszcze jakoś tutaj coś wydobywasz. Nie wiem jakim cudem, ale dobra, niech ci będzie, tak? Dobrze, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Nie zapomnijcie też o jakimś komentarzu, jak macie jakieś pomysły, co bym mógł poprawić, ulepszyć, czy nazwy nawet dla dzielnic. Co piszcie, co chcecie w komentarzach, naprawdę. Może poza Elo. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Także tak jak dzisiaj mówiłem, jeszcze dziś będzie premiera. Z Awizonosz poza prawem, ale to jeszcze zobaczymy. Cześć! Ale fascynujące te tory znowu.